Cześć, z tej strony Kushi, kupiłem 20 tysięcy Pokecoinów po to, żeby rajdować na Mewtwo. Czy wydam całe 20 tysięcy coinów akurat na Mewtwo? Pewnie nie dam rady, choćbym próbował, ale generalnie chcę dużo rajdować Mewtwo. Jak macie rajda i widzicie, że jestem online, zapraszajcie mnie, jeśli jesteście w moich friendach. I potrzebuję zebrać 296 Candy XL do Mewtwo, żeby spełniło się moje marzenie o Mewtwo na 50 poziomie. Na ten moment moje najsilniejsze Mewtwo to jest ten Mewtwo, który ma 100 IV, równiutko na 40 poziomie, także potrzebuję 296 candy, żeby go wymaksować. Jeszcze mam takie ładne Mewtwo Shiny, też oba na 40 poziomach. I jeśli chodzi o Mewtwo na 40 poziomach, to jeszcze jest taki Shadow Mewtwo na 40 poziomie, ten Lucky Shiny Mewtwo. I fałki mogłyby się trafić lepsze, więc muszę trafić jeszcze kilka sztuk, zrobić jeszcze kilka lucky trade'ów. Chcę mieć tą 14, 15 ataku co najmniej i to co najmniej 13, 14 defensywy i HP, żeby wzmacniać dla niego Lucky Shiny Mewtwo, bo chcę sobie zrobić dwa Lucky Shiny Mewtwo na 50 levelu, więc w tym momencie nie będę potrzebował 296 candy, tylko dwa razy więcej. Mewtwo ma dwie mega ewolucje, Mega Mewtwo X, Mega Mewtwo Y. Oczywiście mogę sobie jednego Mega Mewtwo zrobić pod obie mega ewolucje, ale Mega Mewtwo X ma też typ walczący, więc można go robić też pod walczące ataki. I w tym momencie trochę by mi brakowało movesetów już na tych Mewtwo, bo musi być Shadow Ball, musi być Psy Strike. No i fajnie by też było tego Focus Blasta na przykład mieć, jeśli będę robił pod typ walczący mega ewolucję. Ale to kiedyś, kiedyś. Na ten moment pierwsze co muszę zrealizować: Lucky Shiny Mewtwo na levelu 50, chociaż jeden. Muszę sobie przygotować drużynę odpowiednią i zacznijmy od mega ewolucji. Tutaj są moje mega pokemony. Dzisiaj zrobię takiego mega pokemona, nie który kontruje Mewtwo, ale który zwiększy mi moje szanse na XL Candy. Zobaczmy sobie na Latiosa, który mamy poziom przyjaźni. Dopiero drugi. Latias, ta sama bajka. Na Slowbro też niestety dopiero drugi, więc nie mam w tym momencie żadnego psychicznego pokemona na trzecim poziomie. Bardzo niedobrze. Nie róbcie tego samego błędu co ja. Maksujcie sobie jak najwięcej chociażby Slowbro. Ustawiam sobie tego Slowbro na buddy, zbieram tą energię i codziennie robię Slowbro, bo już nawet na tym drugim poziomie mega ewolucji mam tą zwiększoną szansę na XL Candy. Warto by było dobić trzeci, ale widzę, że dzisiaj nie mogę zrobić, brakuje mi jeden energii, to na ten moment sobie odpalmy Latias, też może być. 4000 CP niecałe, może nawet się przyda. I teraz szybkie informacje i kontry. Mamy infografikę piękną od Legends. Mamy tutaj Giratinkę w formie Origin, Chandelure z Hexem, Pupę w formie Unbound. Tego Pokemona ciężko wymaksować, bo mamy tylko jedną sztukę, ale na Red Candy można. Darkraya z mrocznym movesetem i Weltala z mrocznym movesetem. Mewtwo z Shadow Ballem sam siebie fajnie kontruje. Jak chcemy zrobić mega ewolucję, to Mega Gengar tutaj będzie najlepszą kontrą wraz z Mega Houndoomem lub Mega Gyaradosem, które zboostują z kolei nam ataki mroczne. Shadow Mewtwo, Shadow Weavile, Shadow Tyrek też zadadzą potężne obrażenia. Mewtwo setka IV to jest 2387 z Weather Boostem 2984. Ustawmy sobie Giratinkę na kontrę, co prawda nie tą co trzeba, ale okej. Okay. Chandelura też możemy wstawić. Czy Darkraya jakiegoś wzmacniałem? Nie, ale mam Tyrki ewentualnie z mocnymi movesetami. No i mojego Mewtwo z Shadow Ballem też możemy tutaj użyć. Ten ma Shadow Balla na pewno, a ten ma chyba oba ataki z tego co pamiętam ustawione. Jak ktoś z Was nie ma z kim rajdować, zapraszam na moją grupę rajdową patronite.pl/kushi i można sobie na remote rajdować z ludźmi z całej Polski, nie ma problemu. Też tam nieraz uczestniczę w rajdach, więc wiem jak jest. Teraz tak, podpowiadam, żeby użyć tego Mega Latiasa, czyli podejrzewam, że sam fakt, że jest Mega, no zboostuje moich sojuszników o 10%. Ustawmy sobie zamiast może tego Chandelura, moją Mega Ewolucję. Oczywiście najbardziej hardkorowi gracze, myślę, że będą celowali w to, żeby sobie zrobić 6 Mewtwo na 50 poziomie, no bo są takie rajdy, gdzie wejście 6 Mewtwo będzie jak najbardziej wskazane, z czego tylko jednego możemy Mega Ewoluować, a 5 pozostałych dalej będzie nam potrzebnych. Ja celuję plan minimum w jednego Mewtwo na 50 levelu, no bo jednak te XL Candy to kosztuje dużo pieniędzy, dużo Pokecoinów, dużo wysiłku też, żeby ponabijać to, porobić te rajdy. Oczywiście szanujemy wszystkich graczy, wiadomo, jeden nie będzie chciał w ogóle wydać pieniędzy na to zdobywanie XL, bo uważa, że to jest za bardzo taki cash grab ze strony Niantiku, że trzeba tak dużo rajdować, żeby maksować Poke na 50 level i to jest też ok. Kto celuje w jednego Mewtwo, to jest ok. Kto celuje w dwa, w sześć, to też jest ok. Każdy gra tak jak lubi. I ciekawostka tutaj w trakcie tego rajda, powiem Wam o tym, że w Japonii, w parku Shibuya, czyli to jest w Tokio, postawiono realistycznych rozmiarów figurkę Mewtwo od 16 do 26 czerwca, właśnie z tej okazji, że Mewtwo powrócił na rajdy, także Japonia to jest inny stan umysłu. Byłem w centrach Pokémon kilku różnych w Japonii, w Yokohamie, w Tokio i widziałem te figurki różne. Oczywiście takich dużych rozmiarów to robi wrażenie, trzeba przyznać. Przechodzimy do łapania i pierwszy szajniczek, muszę co najmniej kilka szajni złapać. Chciałbym tak 3-4 szajni chociaż złapać podczas tego momentu, jak Mewtwo jest na rajdach. Dlaczego? Dlatego, że potem robię lucky trade'y gwarantowane, shiny Mewtwo za shiny Mewtwo i chodzi o to, żeby chociaż któryś wsiadł z dobrym IV. Ja jestem takim graczem, który nie przejmuje się aż tak bardzo
tym, żeby była setka IV, chociaż mam jednego miutu z setką IV, wymaksowałem go sobie na 40, póki to jeszcze był max, ale przejmuję się bardziej tym, żeby był shiny, bo po prostu takie Pokémony mi się bardziej podobają, no i żeby był lucky, bo wtedy wzmacnianie takiego Pokémona jest tańsze. I zobaczcie, 5 XL Candy. Czyżby tutaj jednak ten fakt, że mam odpalanego tego Latiasa tutaj troszkę dopomógł, bo 5 XL Candy no to rzadko się zdarza. Jakbym miał trafiać po 5, to bym był zadowolony z tego rajdowania. I patrzcie, 98 IV. Dobry początek dzisiaj. To jest 98. Jak jest mało osób w rajdzie, to pamiętajcie o tej sztuczce, żeby ustawić sobie puste party. Bo wtedy jak się zacznie rajd i zobaczycie, że wszyscy wyszli, to też możecie wyjść i nie tracicie rajd pasa. I zaczynamy! Dzięki Jarl Pogromca za to zapro. I dzięki za rajdzik. Zobaczmy, czy wszedł jakiś achievement. To często się zdarza w moim przypadku. Jeśli chodzi o rzucanie akcentów na Mewtwo, sytuacja jest bardzo prosta. Przytrzymuję, aż kółeczko będzie takie. Mniej więcej rozmiarów jego głowy, może odrobinkę mniejsze. To już wystarczy na Excellenta. Czekamy na atak, oczywiście on się nie rusza ani w prawo, ani w lewo, więc jest naprawdę łatwo. I tu mi akurat nie wyszło. Po tym jak wyskoczy, nie robimy nic, żeby nie zmienić rozmiaru kółeczka. Czekamy na nowy atak. I w momencie jak kończy atak, wypuszczamy. Wchodzi Excellent w jego piękną, okrągłą główkę. I szybko siada, bez większego wysiłku, to mi się podoba. I tym razem 3 XL Candy, tylko szkoda. Jak i fałki, też bardzo słabe. Na trade'a, bo wtedy darmowe plus 1 XL Candy i potem na transfer. 1000 legendarnych rajdów. Ostatnio w każdym odcinku robię jakąś odznakę, słuchajcie, ale to jest dopiero złoto. Do platyny mi zostało jeszcze drugi 1000. Po prostu nie wierzę, że aż tak dużo trzeba tego zrobić, żeby dobyć platynę, no ale cóż. Nikt nie mówił, że życie trenera Pokémon będzie łatwe. Kolejny mały pro tip a propos eventu. Jest taka odznaka za rataty. Fakt jest taki, że liczą się też te rataty z trade'ów. Jak komuś z was się chce, mi się trochę nie chce, szczerze mówiąc, tej odznaki. Jedna z głupszych odznak, moim zdaniem, szczerze mówiąc. Ale może powinien się w końcu za nią wziąć kiedyś. Jeśli planujecie kiedyś dobić ten 1000 malutkich ratat, to teraz na evencie lecą się alońskie rataty, też się liczą. Tutaj dawać się codziennie z kolegą lub koleżanką i może trochę się tego ponabija. I lecimy. Znowu ta Giratinka, potem ta Latias i szczerze mówiąc do trzeciego Pokemona w moim line-upie tak zwanym już nie dochodzę, więc nie ma też tak dużo oznaczenia, co na kolejne miejsca wstawię. Chociaż oczywiście bardziej maksujemy Pokemony, przygotowujemy się pod to, że niektóre rajdy będą ciężkie, będziemy mieli małą ilość osób, tak na styk będziemy i może nam zabraknąć tych paru sekund. Właśnie pod tym kątem bardziej wzmacniamy Pokemony, przygotowujemy ataki, robimy mega ewolucje. Bo jeśli ktoś ma taką sytuację, że wbija do rajdu i zawsze jest 20 osób, to równie dobrze może być nawet Snorlaxami albo Bellsproutami tego rajda i tak go pewnie zbijesz dzięki temu, że inni gracze cię poniosą. Tutaj w przypadku tego rajda doszliśmy do trzeciego mojego Pokemona, jakim jest Tyrek z Mrocznym. Movesetem, mega Tyrek też będzie mega dobry z typu mrocznego i z typu kamiennego. Jest też jeden z kandydatów, którego chcę zrobić na poziom 50. Już prawie mam te candy, prawie mam. I jeszcze jakiś jeden evencik z larwitarami i będę to miał, moi drodzy. Może Berlin na przykład, bo niedługo jest Berlin. O, dzięki za wspólne rajdy. A propos Berlina, mam do rozdania bilety. Ciach. Powiem wam szczerze, że osobiście wolę już w tym momencie rzucać excellenty, nie czekając na atak Pokemona, bo po prostu mi się nie chce. Trwa to około 2-3 razy dłużej, moim zdaniem, czekanie na atak Pokemona niż nie czekanie. I mój sposób rzucania excellentów jest taki, że kręcę sobie, aż będzie odpowiednio małe kółeczko i wtedy wypuszczam, nie? I siedzi. Ciekawe, ile excelek? 4. Może być. 96 IV. Jeśli chodzi o Berlin, to mam 3 bilety na piątek i 3 na niedzielę, bo w sobotę i tak już jest max ludzi, więc Niantic nie dał mi biletów do giveawaya na sobotę. Także hashtag sponsored, hashtag Niantic. Jak ktoś chce dostać jeden z tych 3 biletów na piątek albo na niedzielę, to rozdaję je na moim TikToku. Tylko prośba, żeby napisały tylko osoby, które rzeczywiście mogą pojechać do Berlina, bo to by było bez sensu, jakby ktoś teraz się podjarał, o fajnie, dostanę bilet od Kusiego. Ktoś dostałby ten bilet na przykład na piątek, potem w ogóle nie pojechał, bo stwierdzi, że i tak nie może, albo rodzice mu nie pozwalają. Także najpierw upewnijcie się, że możecie pojechać i jak możecie, to napiszcie jakiś komentarz pod moim najnowszym filmem na TikToku. Ja sobie sprawdzę najnowsze komentarze i napiszcie, na jaki dzień chcecie bilet, piątek czy niedzielę. I po prostu napiszę wiadomość do tych 6 osób łącznie na TikToku z kodami na darmowe bilety na GoFest Berlin. Ja w Berlinie będę całe 3 dni, codziennie będzie spotkanie ze mną, to już mówiłem chyba na innym filmie, więc okej. Jak ktoś chce się ze mną wtedy spotkać, zrobić lucky trade'a, albo ma zaległego regionalnego Pokemona ode mnie do odebrania na trade'zie Patronite'a, to też dawajcie mi znać najlepiej na maila, albo jakoś się skontaktujcie ze mną, żebym wiedział, że muszę zarezerwować sobie special trade'a na dany dzień z kimś. I widzimy się zarówno w piątek, sobotę, jak i w niedzielę. Przez to, że będę miał też spotkania codziennie, to będę miał troszkę mniej czasu, plus w jeden dzień bodajże chyba w sobotę mam zarezerwowane też kolejne 2 godziny na testowanie nowych kart Pokémon Go na oficjalnym stanowisku Pokémon Company w Berlinie, ale za to Niantic prawdopodobnie da mi znowu bilet na całe 3 dni, więc będzie tak, że pogram sobie troszkę w jeden dzień, troszkę drugi, troszkę trzeci, wyjdzie z tego może więcej ciekawych materiałów i mniej więcej pewnie wyjdzie sumarycznie praktycznie tak samo, jak gdybym grał jeden dzień po prostu calusieńki od rana do wieczora cały event, ale zaleta tego jest taka, że będę mógł zrobić trade'y i spotkać się z większą ilością moich widzów
więc myślę, że wszyscy na tym zyskamy. I w ogóle, jeśli mieszkacie gdzieś blisko granicy z Niemcami, to pamiętajcie, że jest opcja, żeby podjechać pociągiem do Berlina. Generalnie to jest najtańsza opcja i można nieraz nawet poniżej 100 zł pojechać do Berlina, więc myślę, że to jest bardzo korzystna opcja. Ten był taki sobie z Lusowa, jak to było napisane? Lusowo, wielkopolskie. Kurczę, uczę się bardzo dużo o geografii Polski, jak tak robię na remote'ach rajdy. W sensie mam za dużo trochę itemków, ale mam też 974 rare candy, więc myślę, że spokojnie mogę sobie trochę tego przekonwertować na candy do miutu. Na pewno to nigdy nie zaszkodzi. A jak mi się trafi jakiś dobry lucky shiny z lucky trade'a, będę miał jak go wzmocnić od poziomu 20 do 40, nie? Przynajmniej troszkę się miejsca zwolni w tym momencie w plecaku. Ale ładnie ktoś tutaj boostuje nas mega ewolucją. Kamera mi uciekła. Głupia ta kamera, niestety. Te moduły wykrywania twarzy. Nie wiem, czy ja mam jakąś niewymiarową twarz czy coś, ale nie zawsze działają. Nieraz ta kamera idzie mi w górę, w dół. Ale większość czasu sobie daję radę, okej, muszę to przyznać. Plus to jest bardzo mobilna kamerka, mieści mi się w kieszeni. Ja głównie używam przez jej wygodę i to, że ma wbudowany gimbal. No ale niestety, czasem ludzie mi to mówią na przykład w studiu, jak nagrywam, bo tam wtedy inną kamerką, Canonem G7X Mark II, że na przykład nie jestem w fokusie. No sorry, kamera przestanę poznawać. Nie wiem, czy tak mi się zmieniły rysy twarzy z biegiem, czy okulary, czapka, broda, muszę tam zupdate'ować dane mojej twarzy chyba, ale to i tak nie zawsze działa idealnie. Generalnie mi się przydało nowy sprzęt kupić, może uda się trochę kasy z Patronite'a odłożyć i coś w tym roku ulepszyć. A trochę tego jest, no bo kamerka do nagrywania wewnątrz, nowa. Nową nagrywarkę do Nintendo Switcha bym musiał też kupić, żeby było w 60 klatkach, no i nowy komputer, żeby renderować filmy w 60 klatkach. Nie, żebym narzekał, tylko tak po prostu mówię. A propos, mi się przypomniało tej sytuacji, że teraz kamera mnie zgubiła. Tak tylko was informuję, jak wygląda po prostu praca youtubera od drugiej strony, że ten sprzęt jednak warto aktualizować w miarę możliwości na bieżąco. Chociaż w zeszłym roku kupiłem tego DJI dwójkę, w tym roku kupiłem tą taką kamerkę, co z przodu nagrywa, nie jest idealna. Kosztowała 1200 zł, nie wiem, czy to był trafiony zakup, no ale życie. Telefon też by się przydało jakiś tam mieć w miarę dobry. Teraz lecę na Poco X3 Pro. Z tego co pamiętam, jest bardzo dobry, na ten moment nie narzekam, bo moją Realme 8 rozbiłem ostatnio. Tak sobie nagrywałem, chciałem wsadzić do kieszeni, trochę nie trafiłem w kieszeń. Jak się ma tutaj w ręce jakąś kamerę, tu coś, tam drugi telefon, trzeci telefon, puch! I akurat na kamyczek upadło i akurat się rozbiło. Ale Poco też daje radę. Te 60 klatek jest, ścinek nie ma, więc jest ok. Licencje też trzeba opłacić, nie? Od programów do montażu i tak dalej. Myślałem, żeby się przesiąść na Adobe, ale ostatecznie siedzę dalej na Vegasie po prostu z przyzwyczajenia, za którego zapłaciłem chyba raz tam 1200 zł i to też była jakaś promocja i teraz mogę już sobie pracować na nim ile chcę, tylko nie mam aktualizacji, jak będę chciał nowszą wersję Vegasa, też bym musiał zapłacić jeszcze raz. Nie narzekam, tylko wam opowiadam, może ktoś z was jest ciekawy, chce zostać kiedyś youtuberem, zastanawia się, jakie to wiąże ze sobą na przykład koszty i tak dalej. Kurczę, ostatni bol, ostatni excellent. Ale nie zrażajcie się, na początek można mieć słabą jakąś starą kamerkę, przeciętny telefon i też będzie dobrze. Kurczę, uciekł mi jeden, no. Źle rzucałem chyba, połowa tych rzutów nie była trafionym excellentem, mogłem się bardziej postarać, miał weather boosta, więc tym bardziej szkoda. Aj. Swoją drogą pamiętajcie o collection challenge'ach, bo w nich nagrodami są trzecie formy starterów. Można sobie zebrać troszkę gwarantowanych XL candy. Dobrze, że nie streamuję, słuchajcie, Pokémon Go w terenie, bo wtedy to dopiero bym musiał mieć sprzęt. Ostatnio byłem na evencie w Hiszpanii, to gadałem z Jaja, z Couple of Gaming. Oni streamują na żywo na Twitchu Pokémon Go i powiedział, że streamuje z takiego telefonu Samsunga, co się rozkłada. Nie pamiętam, jak on się nazywa, a chyba kosztował, nie chcę przekręcić, ale wydaje mi się, że powiedział, że 2000 dolarów, 2,5, to chyba wychodzi 10 koła na polskie pieniądze. No i na tym telefonie rzeczywiście przez to, że go rozkładał, to na jednej połowie ekranu mógł odpalić Pokémon Go, na drugiej połowie Streamlapsa i jakoś tak streamować na tym Twitchu, żeby to miało ręce i nogi. I tak to jest lepiej niż było kiedyś, bo parę lat temu jak streamowałem na Facebooku i próbowałem na żywo z terenu streamować Pokémon Go, to brałem laptopa do plecaka, powerbanka do laptopa, powerbanki do laptopów są takie wielkie i ciężkie i po prostu z tego powerbanka laptop był odpalony, z laptopa do laptopa miałem podłączony telefon i streamowałem z laptopa. Jeszcze z drugiego telefonu zrobiłem Wi-Fi, do którego podłączyłem laptopa, żeby laptop też miał internet, nie? Także było grubo. Może jak ta technologia jeszcze się rozpowszechni i będą trochę tańsze te telefony rozkładane z dwoma jakby ekranami, to też wrócę do streamowania poksów, ale z terenu. Byłoby to całkiem sensowna rzecz do ogarnięcia. 19 boli, nie skaszańmy tego teraz. Cały czas nie mogę przejść nad tym do porządku dziennego, że tamtego poprzedniego skaszaniłem. Cierpliwość to podstawa przy łapaniu legend. Więc lepiej jest czekać na te nieszczęsne ataki. Siedzi. 3 XL candy tylko niestety. I takie sobie IV. Maksowanie miutu? Ciężki kawałek chleba. Ale próbować trzeba. Zostawcie łapkę w górę, obejrzyjcie inne moje przygody na moim kanale. Widzimy się w kolejnym filmie. Trzymajcie się. Na razie, cześć.